Wizyta premiera Donalda Tuska w Brukseli i obietnica, że to już dziś na stole będą konkrety związane z wypłatą unijnych pieniędzy. Na co my właściwie możemy liczyć, co Donald Tusk przywiezie z Brukseli? Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, jest gościnią Onet Rano. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani doktor, zanim o tych konkretach i obietnicach, chciałabym jeszcze na moment wrócić do emocji, bo w polityce gesty też się liczą, a no, nie da się ukryć, że widać te emocje przy powitaniu Donalda Tuska w Brukseli. Jak pani interpretuje te wszystkie uściski, te poklepywania? No, Donald Tusk jest w Brukseli bardzo dobrze znany. Przecież był przewodniczącym Rady Europejskiej. Prowadził obrady właśnie na takich szczytach. Przewodniczący Rady Europejskiej nie głosuje, ale reprezentuje pewnego rodzaju konsensus. Musi wypracowywać pomiędzy przywódcami, szefami rządów wspólne stanowisko. Także myślę, że to jest dowód na to, że po pierwsze Donald Tusk jest dobrze oceniany jako ten przewodniczący Rady. To jest osoba, która się bardzo, mówiąc kolokwialnie, wyrobiła na tym europejskim rynku politycznym. No ale druga rzecz to jest oczywiście to, że wiele rządów, pewnie nie wszystkie, ale większość państw unijnych, no, cieszy się z rezultatu wyborów w Warszawie. I to jest też taki sygnał dla innych polityków mainstreamowych, centroprawicowych, centrolewicowych, że demokratyczny proces umożliwia odsunięcie od władzy polityków ugrupowań bardziej skrajnych. A to jest pewnego rodzaju problem czy sprawa dyskutowana w wielu państwach unijnych. Właśnie, i teraz co z tych gestów i tych emocji może dla nas wyniknąć? Jak to wszystko mamy rozumieć? Ja wiem, że to są bardzo skomplikowane historie, ale chciałabym, żeby nasi widzowie mogli to pojąć. No bo tak, mamy KPO, mamy Fundusz Spójności, mówi się o zaliczce, słyszymy o tych unijnych miliardach. Dzisiaj Donald Tusk spotyka się z Ursulą von der Leyen i zdaje się, że to spotkanie za mniej więcej 10 minut się rozpocznie, ale przed wylotem Donald Tusk powiedział, na 90% uda się ten proces przyspieszyć na tyle, że będę mógł w piątek, czyli dzisiaj, wam powiedzieć, mamy to. Czyli co pani doktor, co Donald Tusk jest w stanie z Brukseli przywieźć? To jest, myślę, najważniejsza sprawa obecnie dla naszego kraju, uruchomienie środków, które są tak jakby z dwóch koszyków. Pierwszy koszyk to są te zwykłe środki, które wszyscy w Polsce świetnie znamy, czyli budżet ogólny Unii Europejskiej na obecną taką siedmioletnią perspektywę w latach 2021-2027. Teraz zobaczcie państwo, mamy już rok praktycznie prawie 2024, a te środki również nie są uruchomione. Tak zwana umowa partnerstwa, wszystko jest przygotowane, chodzi o uruchomienie tych środków. Nie są uruchomione dlatego, że poprzedni polski rząd sam stwierdził, że no, nie jest w zgodzie z elementarną częścią prawodawstwa unijnego, jaką jest Karta Praw Podstawowych w traktacie lizbońskim. Czyli mówiąc krótko, sami żeśmy siebie wykluczyli. Drugi koszyk to są te środki nadzwyczajne. Fundusz tak zwany Następne Pokolenie, EU Next Generation, który uruchamia środki na podstawie planów krajowych, takich planów operacyjnych, w jaki sposób wydać te nadzwyczajnie pozyskane na rynkach międzynarodowych pieniądze, aby wyciągać kraje europejskie z kryzysu postpandemicznego. I znowu, on został tak pomyślany, żeby być łatwy, szybki i dostępny dla wszystkich krajów unijnych zaraz jak pandemia się kończyła, czyli 2022-2023 aż do 2026 i nie dłużej. Czyli mamy tutaj wyścig z czasem i tu sytuacja jest trochę trudniejsza, dlatego że no, 2 lata w zasadzie straciliśmy. Dlaczego? Dlatego, że nie było zaufania pomiędzy Warszawą a Brukselą i żeby uruchomić krajowy plan, on został zaakceptowany w czerwcu zeszłego roku, natomiast żeby go uruchomić, trzeba było wypełnić kamienie milowe, które tak jakby stanowiły aneks do tego planu, bo nie było zaufania, więc tych kamieni milowych bardzo dokładnie w ogóle je rozpisano i ich jest aż ponad 280, czyli bardzo dużo. I poprzedni rząd starał się wypełniać niektóre,
One były realizowane, ale nie wszystkie. I stanęło na tym, że no, kluczowe dla niezawisłości sądownictwa w Polsce postanowienia nie zostały wprowadzone w życie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował to zrobić w ostatnim momencie, ale niespodziewanie chyba także dla tego rządu. Prezydent nie zatwierdził tej ustawy, tylko skierował do Trybunału Konstytucyjnego, więc te środki do tej pory znowu nie zostały uruchomione. I tutaj bardzo nam zależy, żeby zrobić to jak najszybciej, bo mamy bardzo krótki czas, czyli zaledwie 2,5 roku na zrealizowanie planów. Lista projektów jest znana i dostępna publicznie, ale to są wszystko, czy w większości projekty długoterminowe, więc wymagają no, kilkuletniej realizacji. Więc z tego punktu widzenia, nawet jak te środki pozyskamy, to jest duże wyzwanie, żeby móc zrealizować te projekty przewidziane planem. Mm-hmm, no właśnie, czy nam wystarczy czasu? Bo już się pojawiają takie głosy ze strony niektórych ekspertów, że trzeba będzie dokonywać zmian w Krajowym Planie Odbudowy, bo przecież do grudnia 2026 trzeba się już z tego rozliczyć. Myśli pani, że ten Krajowy Plan Odbudowy będzie trzeba wydłużyć? Czy to się w ogóle da zrobić? No, na razie uruchommy w ogóle te pieniądze, dlatego że póki co mamy możliwość korzystania z jednej zaliczki wypłaconej na samym początku, w momencie, kiedy plan odbudowy został zatwierdzony przez komisję skierowane do Rady i ministrowie wszystkich państw członkowskich zgodzili się go uruchomić. Pamiętajmy, praktycznie wszystkie, większość krajów zdecydowana, no poza Węgrami, korzystają z tych środków już i to są środki nadzwyczajne. To są też pożyczki, które Unia Europejska zaciągnęła wspólnie na rynkach światowych. No i wielka szkoda, by było naprawdę bez sensu, gdybyśmy z tych środków nie skorzystali albo skorzystali tylko w części. Więc zaliczkę mamy. Teraz pojawiła się druga zaliczka, te 5 miliardów euro, o których jest mowa. Ona wynika ze względu na to, że poprzedni rząd zdecydował się podwyższyć skalę pożyczek, które były przewidziane w ramach tego planu. Na początku tych pożyczek nie chcieliśmy zaciągać więcej. Teraz podwyższyliśmy do aż prawie 35 miliardów euro. No i zaliczka 5 miliardów ma być wypłacona jeszcze w tym roku. Natomiast my się teraz jakby bijemy o to, żeby uruchomić główne środki. I myślę, że żeby to zrobić, po pierwsze albo no taki najbardziej elementarny wysiłek to jest przeprocedowanie kolejnej ustawy, która no, likwiduje te problemy, które zostały spowodowane zaburzeniami w wymiarze sprawiedliwości, ale liczą się też bardzo wyraźnie intencje nowego rządu. Tutaj zresztą urzędnicy w Brukseli też już o tym mówili, że tutaj nie ma tych wątpliwości. Zresztą o tym też świadczą pierwsze decyzje nowego ministra sprawiedliwości w polskim rządzie, pana profesora Adama Bodnara, że polski rząd jest zdeterminowany teraz, aby przywrócić porządek w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Więc jedna i druga sprawa ma znaczenie, intencje i większe zaufanie, ale jednocześnie nadal są kamienie milowe przy tym krajowym planie, więc trzeba je wszystkie wypełnić. Jeżeli ustawa będzie no, jakoś zatrzymana znowu przez prezydenta, to istnieje jeszcze możliwość złożenia przez polski rząd propozycji, tak samo jak poprzedni rząd to robił, modyfikacji zapisów KPO i w tym przypadku modyfikacji zapisów w kamieniach milowych. I myślę, że ze względu na zaufanie, które ma nowy rząd w Brukseli, taka propozycja mogłaby się spotkać ze zrozumieniem. Także to nie jest jedna droga. Pierwsza, pewnie najbardziej oczywista, to jest parlament. Jeśli to się nie uda, to możemy modyfikować. Pani doktor, ten szczyt, o którym mówimy, to jest oczywiście także temat związany z Ukrainą, bo tak, z jednej strony jest decyzja o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych właśnie z naszym wschodnim sąsiadem, ale z drugiej strony Viktor Orban blokuje tę nową unijną pomoc finansową dla Ukrainy. Jakie to są sygnały, które idą do Kijowa? No, nic nowego tak naprawdę nie wiemy, tylko to, co już od jakiegoś czasu ma miejsce, czyli Węgry są taką piątą kolumną wewnątrz Unii Europejskiej i także NATO niestety, która ewidentnie po pierwsze sprzyja Rosji, po drugie z tą Rosją robi interesy, po trzecie no, nie zgadza się, czy nie ma takiego jasnego stanowiska w sprawie Ukrainy, a tak naprawdę handluje, Viktor Orban handluje wątkami ukraińskimi po to, aby pokazać, że jak przychodzi co do czego, to na końcu cała Unia musi się liczyć z 10-milionowym krajem i on wykorzystuje instrument, jakim jest weto, strasząc, że go użyje.
no albo właśnie go używając, czyli blokując możliwość podejmowania decyzji, chociażby w takich sprawach jak pomoc dla Ukrainy. Myślę, że Viktor Orban to jest taka bardzo strywializowanie sprawy, bo w imię interesów jego rządu i samych Węgier on stawia na szali nie tylko samą Ukrainę, ale też konsekwencje ewentualnie no, gorszej sytuacji w tej wojnie, żeby już nie wspomnieć o przegranej. Ukraina obecnie jest w absolutnie kluczowej fazie wojny i jest szansa na to, żeby tę wojnę wygrać, w tym sensie, żeby wypchnąć wojska rosyjskie z terytoriów, które Rosja zagarnęła po lutym zeszłego roku, ale to wymaga finansowania. To już nie tylko chodzi też o siły zbrojne, ale także o finansowanie ukraińskiego państwa. Pamiętajmy, Ukraina jest w stanie wojny, jest niszczona, spadają bomby na ukraińskie miasta, gospodarka działa w połowie tylko swojej zdolności. Są problemy z handlem, chociażby zbożem. Morze Czarne jest zamknięte. Mamy oczywiście ponad jedną piątą terytorium Ukrainy okupowaną przez armię rosyjską. No to wszystko powoduje, że państwo ukraińskie ledwo dyszy i nie wytrzymałoby tego, gdyby nie pomoc sojuszników. I teraz w momencie, kiedy mamy dość duży problem, zawirowanie w polityce amerykańskiej między administracją Bidena a republikanami, to Europa, Unia Europejska staje się kotwicą dzisiaj bezpieczeństwa Ukrainy i możliwości funkcjonowania tego państwa w stanie wojny. Dlatego ta pomoc jest tak ważna i dlatego ten pakiet finansowy jest tak duży, bo to jest ponad 50 miliardów euro. To chodzi o to, żeby za każdym razem nie musieć znowu występować z Kijów, żeby nie musiał występować o taką pomoc, o taką kroplówkę, tylko żeby ona była permanentna i pozwoliła skoncentrować się na prowadzeniu dalej wojny, aby państwo ukraińskie mogło istnieć, aby szkoły funkcjonowały, szpitale, administracja i tak dalej. I oczywiście Viktor Orban, blokując ten pakiet, on mówi oficjalnie, że uważa, że Ukraina ma problemy z wydatkowaniem środków, że korupcja i tak dalej. On powiela tak naprawdę też narrację rosyjską, ale przede wszystkim w tle są negocjacje, które Viktor Orban prowadzi w kontekście funduszy dla Węgier, a więc jego własny partykularny interes. I to, że Viktor Orban nie zablokował otwarcia negocjacji z Ukrainą i z Mołdawią, to jest wynik tylko tego, że dostał częściowo te środki. 10 miliardów euro Komisja Europejska zgodziła się odblokować, państwa członkowskie dały na to zgodę, ale to nie są wszystkie środki dla Węgier, to jest 1/3 mniej więcej. I myślę, że dlatego Viktor Orban zablokował pomoc dla Ukrainy, żeby pokazać, że to po pierwsze, no fajnie, że 10 miliardów zostało odblokowanych, ale my na Węgrzech poczekamy, aż to rzeczywiście się zmaterializuje, plus chcemy więcej. I bez tego więcej Węgry będą blokować dalej. To jest takie bardzo transakcyjne podejście. Mm-hmm. Pani doktor, jeszcze na koniec chciałabym zapytać o komentarz do tych roszad, jakie już się właśnie dokonują, bo Andrzej Sadoś, który był do tej pory stałym przedstawicielem Polski przy Unii Europejskiej, został wezwany na konsultację, no i w MSZ-cie usłyszał, że jest już zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i od 13 grudnia stałym przedstawicielem przy Unii Europejskiej w Brukseli jest Piotr Serafin, czy kieruje tym przedstawicielstwem w randze ministra pełnomocnego. Czy to jest znaczący ruch i czy jest znaczący także w kontekście współpracy rządu i prezydenta? Prezydent no, sugerował, że będzie chciał mieć większy wpływ na politykę zagraniczną, ale stąd idzie sygnał, że to jednak chyba nadal jest sprawa rządu. I tak powinno być. Umówmy się przecież, że mamy konstytucję, która definiuje uprawnienia głowy państwa, ale także rządu. I minister spraw zagranicznych, minister spraw zagranicznych jest ministrem właściwym do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej. Myślę, że to, co się działo w ostatnich latach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, było naprawdę smutne. Minister Sikorski jest bardzo dobrze znany nie tylko w Europie, generalnie w świecie i jest osobą o bardzo silnym charakterze. Jednocześnie Donald Tusk jest bardzo dobrze znany w Unii Europejskiej. Oczywiście jest premierem polskiego rządu, ale zdecydowano, żeby sprawy europejskie nie wróciły do MSZ-u, tylko były bezpośrednio pod szefem rządu, pod premierem. Mamy ministra do spraw europejskich, pana Adama Szłapkę i mamy zawsze stałego przedstawiciela w Brukseli,
Belgii, który jest przedstawicielem przy instytucjach unijnych, bo mamy też ambasadę bilateralną przy Królestwie Belgii. Teraz bardzo ważne jest, aby to wszystko umożliwiało nam prowadzenie spójnej polityki europejskiej i zagranicznej, żeby nie było tu przepychanek. I osoba oczywiście naszego stałego przedstawiciela przy instytucjach unijnych jest niezwykle ważna dzisiaj, nie tylko ze względu na środki unijne, ale wszystkie sprawy, które Polska jako kraj członkowski prowadzi w Brukseli. Piotr Serafin jest osobą bardzo doświadczoną w sprawach europejskich. Ja tylko przypomnę, był i podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, ministrem spraw europejskich, był potem szefem gabinetu politycznego Donalda Tuska, jak on był przewodniczącym Rady Europejskiej, jest po studiach w Sasek. To jest osoba znakomicie znana w Brukseli na wszystkich szczeblach, więc on gwarantuje operacyjną sprawność przedstawicielstwa, a pamiętajmy, pod stałym przedstawicielem są osoby, które reprezentują praktycznie wszystkie dziedziny życia. Wszystkie ministerstwa delegują swoich ludzi do pracy w Brukseli, dlatego że to jest polityka europejska, czyli ma elementy spraw wewnętrznych, to jest ma elementy, które nas z pozostałymi państwami Unii wiążą bardzo ściśle. I teraz wydaje mi się, że to jest dobra zmiana, dlatego że umożliwia szybkie realizowanie celów stawianych stałemu przedstawicielowi w Brukseli. I dobrze by było, aby prezydent, który ostatecznie akceptuje wszystkie stanowiska ambasadorskie, zaakceptował tę kandydaturę. Źle się będzie działo, jeżeli na styku prezydent i rząd będą się pojawiały konflikty związane z obsadą personalną placówek. Wiemy, że oczywiście bez akceptacji prezydenta takiego ambasadora nie mamy możliwości dania mu pełnych uprawnień. Natomiast ja wierzę w to, że ze względu na dobro Polski, przynajmniej w kluczowych miejscach, a Bruksela jest na pewno takim kluczowym miejscem, uda się wypracować akceptację dla takich nominacji, no bo to jednak rząd prowadzi politykę europejską i politykę zagraniczną. Mhm. Pięknie pani dziękuję, pani doktor, za te wszystkie wyjaśnienia. Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w Onet. Rano wiem, a ja tylko wyjaśnię. Przed momentem widzieliśmy zdjęcia z Brukseli. Donald Tusk i Ursula von der Leyen już są na spotkaniu. O 10:00 zapowiadana jest konferencja prasowa, więc myślę, że punktualnie będziemy mogli również relacjonować to, co się w Brukseli dzieje. Pięknie dziękuję, do zobaczenia i dobrego weekendu dla was.